Do tej zbrodni doszło w samym centrum Wrocławia, w okolicach ulicy Kazimierza Wielkiego. Z relacji prokuratury wynika, że śmiertelne ciosy zadano nożem m.in. w głowę oraz w brzuch. Śmierć poniósł 21-letni mężczyzna. Sprawcy zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia. I 29 stycznia Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście zastosował wobec obu sprawców środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Obywatele Gruzji Yusif K. i Elmar M. usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Obaj sprawcy usłyszeli zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym. Jeden z nich usłyszał także zarzut użycia przy tym niebezpiecznego narzędzia. Obaj panowie również usłyszeli zarzut z artykułu 156 paragraf 3. To jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią pokrzywdzonego i za ten czyn najwyższy wymiar kary to jest kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie chce na razie zdradzać więcej szczegółów sprawy.